każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb w sieci. Dziś gościmy w okręgu Tarnów. Jesteśmy u reprezentanta oddziału Czchów, czyli pierwszego wicemistrza Polski 2023 w kategorii C, u pana Jana Dadała. Witamy wszystkich hodowców. Dzień dobry, witam hodowczynie i hodowców wszystkich. Panie Janku, na początku pierwsze pytanie. Odwiedzam pana hodowlę po raz pierwszy. Mam to przyjemność. Chciałbym poznać, zanim poznam hodowlę, trochę pana i pana historię z gołębiami związaną. Czyli jak to w ogóle się stało, że zainteresował się pan gołębiami? Kiedy to było? I jak te początki wyglądały też hodowli? To już gołębie u mnie to już od małego, bo to ojciec chował gołębie, to można powiedzieć całe życie z gołębiami, tak? A w 2007 roku no już weszedłem, przyjąłem się do oddziału Limanowa na już na loty, już można powiedzieć, tak? No i tam dość sukcesy były, nie? W Limanowej. Pierwsze gołębie zakup to od krzeszkowskiego Ryśka. No witam go, ja bym oglądał, to pozdrawiam go. No to był zakup trafiony, bo miałem dużo gołębi kupione też od różnych hodowców i no nie wyszło, nie wyszedł ten zakup tak jak od Krzeszkowskiego. Od Krzeszkowskiego te hubeny, no to mamy do dziś dnia, to już jest 16, prawie 17 lat, nie? To jest podstawa, trzon hodowli. Czyli hodowlę udało się, można powiedzieć, oprzeć na tych gołębiach, na tych gołębiach się pojawiły. Tak, można było nie dokupywać nigdzie, tylko tymi gołębiami się zajmować i pielęgnować, i, no i najlepiej do dziś dnia są, nie? Ta samica 14 na 14 na przykład, no to jest z hołbenów, tak? Z tych gołębi też. Z tych gołębenów, hołbenów. No. Generalnie może powiemy trochę na temat miejsca, w którym pan mieszka. Jesteśmy, żeby to ładnie nazwać, w takiej Niecce, między górami. Także teren, można powiedzieć, niełatwy ma pan tutaj do lotowania. No popatrzeć w koło, to tak między górami jest, no jest gołębiowi pewno ciężko trafić też tutaj, nie? To nie jest to jak na równych terenach, gdzie stado gołębi, no i rozchodzą się do gołębników, tak? Jeśli chodzi o ten sezon 2023, lotował pan w oddziale Czchów. Tak. Wcześniej był pan członkiem oddziału Limanowa. Limanowa, tak. Natomiast my sobie porozmawiamy na razie o tym sezonie 2023, w którym ten wynik w kategorii C pan zdobył. Pan i pana gołębie oczywiście zdobyliście. Jeśli chodzi o ten sezon 2023, chciałbym właśnie porozmawiać o początkach tego sezonu i o tym, jak on się układał. Bo można powiedzieć, że już poza kamerą sobie chwilę rozmawialiśmy, początek nie był wcale taki łatwy. Tutaj pogoda też trochę płatała figle. No nie, to tak jak wszędzie, w każdych oddziałach, nie? Ta zima była trochę dłuższa, ja mam taki teren tu w górach trochę, że te przymrozki w zimie były takie, że te pierwsze loty no nie można było z gołębią zrobić formy po prostu, nie? Ci, co mieli gołębniki jakieś ciepłe tam na stodołach, na jakichś tam garażach, to z początku już dobrze lecieli, nie? Lepiej było. No. Lepiej było, a ja już te trzy, cztery loty pierwsze no słabo szło po prostu, nie? Jeszcze te adeno jakieś niby, ja tam niby, może było u mnie adeno, może nie było, to tak człowiek nie zauważy, nie? U wielu hodowców w tym roku było. Że było adeno, no właśnie, no. Może u mnie też było, no ale to tak...
Natomiast no ciężko, z początku było ciężkawo, nie? Dopiero jak się później ciepło zrobiło, no to te gęby zaczynały już coraz lepiej ruszyły, nie? No i fajnie poszły już. Pincetki, no to już smarowały pięknie, nie? Trochę sobie jeszcze będziemy rozmawiać o tym, jak to wyglądało w sezonie i tak dalej, natomiast rozpoczęliśmy też trochę od tego tematu, że ten początek lotu był zimny i tak dalej. Chciałbym się odnieść trochę do gołębnika, żeby pan trochę na jego temat powiedział, bo generalnie tutaj praktycznie wszystko mamy odsłonięte. Od spodu jest odsłonięte, dodatkowo gołębnik jest na ruszcie. No to wiatr goni w gołębniku, jak mówisz, nie? No wolierę teraz wystawiłem też taką większą, no to gołębie się cieszą w tej wolierze, nie? Bo jednak ta woliera też robi robotę, nie? Tam samiczki przebywają. Samiczki, w tej wolierze samiczki przebywają. Po lewej ręce, tak no, jest. No. No i różnie jest. Na korytarzu są tylko dechy, a tak to jest różnie. Także w zasadzie powietrza bardzo dużo. Bardzo dużo jest, tak. No i gołębnik jest, można to będziemy ukrywać. Jest zimny gołębnik, nie? Tak, no. Tak jak są przymrozki na przykład, no to już ten gołąb nie łapie tej formy, nie? Już go ścina go, a przede wszystkim roczne są takie delikatne, nie? Delikatne i generalnie temperatura można powiedzieć, że praktycznie taka jak na zewnątrz. Jak na zewnątrz, dokładnie. Bo wszystko tam chodzi. Przejdźmy sobie do dalszej części sezonu, bo tak jak wspominaliśmy, te 500-ki, już te dalsze loty wychodziły bardzo dobrze, co zresztą można zobaczyć na listach, co też potwierdza ten wynik. Jak właśnie z pana perspektywy to wyglądało? Te loty były na początku wymagające, te 500-ki też, to były loty pod wiatr i tak dalej. Dopiero później, gdzieś w końcówce sezonu, ten wiatr zaczął się odkręcać, także wcale nie było tak łatwo dostosować się do tej pogody. Ja myślę, że u mnie już gołębie są takie wyselekcjonowane, bo ja od 2007 te hołbeny, no to do dziś nie są te gołębie u mnie w gołębniku, no to jest 60% można powiedzieć tych gołębi, tak? No i one lecą krótkie i długie loty, nie? Jak już złapią temat, dojdą do formy, no to można lecieć z nimi po prostu, tak? A miałem inne nieraz, od jakieś tam rodowody były, no wysokie, piękne, ładne, no ale to nie leciało, no papier nie poleci po prostu, też, nie? No nie da się ukryć, zdecydowanie. No nie da się, no i to taka jest. Kabina jest jakby później weryfikatorem jedynym. Dokładnie, no. Tego jak gołąb leci. Natomiast też wspominał pan o samicy, która miała 14 na 14 konkursów. Chciałbym, żeby w ogóle mi pan wymienił kilka takich swoich gołębi, które pierwsze panu przychodzą na myśl. Takich czołowych lotników. No to te 14 na 14 to 42, 34, 42, 23 i tam jest gołąb 78, 13. No to takie, to w tym roku 23, no to rewelacja tego gołębia. Największą robotę zrobił, ale były też inne gołębie takie, co miały też szpicowe gołębie, pierwsze na oddział. Co mówiłem, tam roczna była pierwsza na oddział, siódma na oddział, no to też rewelacja. Tylko ja roczne to oszczędzam po prostu, nie? One się mi odwdzięczą za dwuletnie. Ale teraz jeszcze sobie ustalmy, co to znaczy oszczędzam, bo dla niektórych oszczędzanie to jest, powiedzmy, do 300 i koniec. No to tak by można by było powiedzieć, że ja do 300 dałem, jak jest ładna pogoda, to dam jeszcze na 500, tak jak w tym roku dałem na 500. Ta pierwsza 500 była lekka, wszystko było w porządku, ale druga 500 już była ciężka, już się mi zawiesiło ze 3 samiczki, takie szybkie, konkretne gołębie, nie? Przyszły, ale one już były takie już wymęczone, nie? Już potem nie dałem je na 500, dałem na 300 km, bo to już były później 300 km loty, nie? Za chwilę sobie przejdziemy do gołębnika i zaprezentujemy też te najlepsze lotniki. No zapraszam. Także wejdziemy sobie do środka, pokażemy też, jak to wygląda w środku. Generalnie gołębnik, trochę nam pan poopowiada, jak to jest rozwiązane. No to zapraszam. Także przeszliśmy sobie już do środka, do gołębnika. Rozpoczynamy od gołębnika lotowego. Jesteśmy teraz na korytarzu przed przedziałami. Przed panem pierwszy przedział to jest przedział samic. Przedział samic, tak. Gdów. No i tak mówiłem, jest róż na spodzie, tutaj wiatr goni po prostu, świeżego powietrza bardzo dużo i tak to wygląda tutaj. Tak jest, ja może jeszcze pokażę. Jeśli chodzi o siodełka, jak widać, rozdzielone deseczkami, powiedzmy tak, jakaś dodatkowa motywacja dla nich, żeby się nie parowały. Żeby się nie parowały, ale przede wszystkim, żeby się nie dziobały też, nie? Rozdzielone są i tutaj od góry i na spokojnie odpoczywają wtedy, nie? A tak to jak nie było tego, to tak zwalała jedna drugą, no goniły się po tym też. Jedna drugą denerwowała, nie? Tak, tak. Od góry, jak widać, w suficie też jest praktycznie większość siatki. No i siatka jest odejście tak samo, ale też jest
kumil wstawiony, nie? Żeby wyciągało jeszcze lepiej do góry, nie? No w zasadzie w każdym przedziale jest taki kąt. W każdym przedziale. No i tu nie czuć gołębi w ogóle, nie? Jak czujesz gołębi, nie czujesz gołębi, nie? No to zdecydowanie. Ja powiem taką jedną rzecz, bo już na pewno część hodowców widziała film z hodowli mojego brata Karola. To jest, można powiedzieć, gołębnik, który najbardziej bym do tego mojego brata porównał. Porównał, że taki tak, sam jest. Tak. Ruszta, korytarz tak samo. Dużo powietrza bardzo od dołu. No. Tutaj czuć po prostu jak na zewnątrz by było się. No nie różni się niczym, jakbyśmy stanęli obok gołębnika, nie? Dokładnie, także tak wygląda przedział dla samic. Jeszcze przejdziemy sobie dalej, bo warto też zaznaczyć, że u pana gołębie już są w parach. W parach, tak, sparowane są teraz już. Także może pokażemy, jak to wygląda. Tutaj jest pierwszy. No i tu już jest gołębnik, cele, tu już z celami samice, samce są poparowane. A kiedy gołębie pan w ogóle parował? W sobotę. To dziś mamy 20 lutego, czyli... No to już jajka. Już jest wtorek. To już jajka, jak niektóre będą mieć, może jutro, pojutrze jajka już powinny być, nie? Także 5 dni temu było parowanie. No. To 7 do 10 dni, no to no, może będą nie wszystkie, tyle. Wiadomo, że nie wszystkie będą mieć, bo to niektóre będą mieć 14 nawet i może nie będzie, bo to różnie znoszą te jajka, nie? Tak jest. Jeszcze, panie Janku, jeszcze jedną rzecz chciałbym zaznaczyć, jeśli chodzi tutaj o przód gołębnika. Tak. Jak widać, tutaj bardzo dużo światła wpada. Wpada, no jeszcze jak nie ma wiatru, w lecie upały się, no to odsuwam na przykład to jeszcze, żeby jeszcze więcej dać powietrza. Tutaj mamy siatkę, ale generalnie jest szyba, tak. I to jest wszystko tu jest otwierane jeszcze, tak? Ja mówię, w lecie są upały, duszno jest i tak dalej, no to otwieram jeszcze okna, nie? Aha, w ten sposób. Otwieram okna jeszcze, a tu przemykam tym, żeby no, wróble nie wlatywały, nie? Wiem, no. No, w ten sposób. No bo wróbel to też zarazy roznosi niesamowite, tak? Oczywiście. No, także... Czyli generalnie... Duże znaczenie ma dla pana w ogóle to, żeby tego powietrza było jak najwięcej. Jak najwięcej. No i zauważyłem, że gołębie wtedy są zdrowsze, nie? Mhm. No. Jeszcze kolejny temat, który chciałbym poruszyć na wstępie, żebyśmy mieli już to wyjaśnione. Pan lotuje samymi samicami. Samymi samicami. Także można powiedzieć, że samczyki tylko jako partnerzy teraz przy tych jajkach. Tak. I wychowują, rozumiem, młodego normalnie. Nie, najlepsze samice wychowają młode, tak jak przedtem mówiłem, do takiego wielkości młodych, że zaobrączkuję i przełożę te młode już pod rozpłodowe gołębie, tak? I jajka wyrzucam, jest po parowaniu. I za jakieś 3 tygodnie z powrotem je sparuję, wtedy jajka zniosą i ja lecę na sucho. Na sucho lecę. I 3 tygodnie jakieś później sparzę, no to jajka zniosą, posiedzą na jajkach do 10 dni, no i później rozdzielę, będzie przygotowany już do lotu. Także można powiedzieć, że już 2-3 tygodnie przed lotami to u pana się zaczyna takie wdowieństwo. Wdowieństwo już, tak. Już nie ma jajek, nie ma nic, na czysto, to już jest na sucho wszystko. Niektórzy... Treningi w domu się lepiej odbywają, nie myśli ta samica w powietrzu jak lata, że ma jajka, że młodego, że nie chce latać, nie chce trenować, chce siadać. Ona chce latać wtedy, bo nic ją nie ciągnie już do gębnika, tak nie? No a jak nieraz próbowałem, że młode były, no to do młodego siada, jedna lata, druga tak, nic z tego, nie można było do formy doprowadzić. Tak, czyli generalnie powiedzmy już testował pan różne metody i tak. Doszedł pan do wniosku, że ta, którą teraz pan obrał, to już jest taka najbardziej jakby praktyczna dla pana hodowli. To już zostanie, to była pierwsza metoda jak zaczynałem. Aha. I zmieniałem, szukałem innych metod, ale wróciłem do tej metody, bo najlepsze wyniki są z tej metody. No właśnie. I co ciekawe, pomimo tego, że gołębie są rozdzielone dosyć wcześnie, zaczyna się wdowieństwo, no to ten wynik, który pan w tym sezonie zdobył, drugie miejsce w Polsce w kategorii C w lotach dalekich, no to już jest na tych lotach dalszych sezonu, czyli tej formy te gołębie wcale nie gubią. Nie gubią. Niektórzy są, przyjeżdżają i, no i tam są nawet tak na wkładaniu gołębi, nie? Jak koszujemy, nie? Trzymają wszystkie lotka, nie? One trzymają do końca lotka. Trzymają do końca, nie żeby wyrzucały, że tego, trzymają do końca lotka, nie? No ale tym systemem, tak jak mówię, zaczynałem lotować, no to te pierwsze sukcesy, to wylatowałem wtedy, leciałem wtedy w oddziale Limanowa, okręg Nowy Sącz, nie? Bo teraz pierwszy rok lotuję teraz w okręgu Czchów, w okręgu Tarnów, a oddział Czchów, tak?
no to ten wynik tu, ale tam miałem też dobre wyniki, bo miałem na przykład też w drugim roku, mistrza maratonu, w drugim roku lotowania, no to też bardzo dobrze było. Mistrza maratonu okręgu i dziewiąty byłem w regionie, Kraków. Na młode miałem chyba w 10 roku, żebym sobie lat nie pomylił, no to też miałem mistrza okręgu, oddziału okręgu i trzeci w regionie. Kraków byłem, nie? W Polsce byłem 47, nie? Dosyć szybko te, od początku jakby hodowli, dosyć szybko te pana sukcesy przyszły. No dobre gołębie były, nie? To od Krzeszkowskiego kupiłem te gołębie, 6 wtedy, no i 5 gołębi, no to jest podziw, że 5 gołębi zakwalifikowało się do mnie do rozpłodu. To ja do rozpłodu daję gołębie już z wynikami sprawdzone, nie? To z 6 gołębi, 5 gołębi poszło do rozpłodu. No to tu jest luks, zakup gołębi był, nie? Tak jest. No. Jeszcze teraz pytanie. Wspomnę jeszcze o generalne, bo generalne miałem też dobrze. Mistrz okręgu, mistrz regionu, 17 miejsce w Polsce. Tak jest. No właśnie. No to też fajnie tutaj poszło. Można powiedzieć, że generalnie sezon 2023, nazwałby go pan najlepszym dla siebie, jeśli chodzi o w przekroju całego sezonu. No wynik jest dobry, bo to już jest na pudle w Polsce, nie? Drugie miejsce w kategorii C, no to wynik jest fajny, nie? No ale wcześniej jak lotowałem, no to też kategorie zamykałem bardzo dobrze, nie? A tutaj mi kategorie dość nie wyszły, nie? Inne kategorie, wyszła kategoria C dobrze, nie? No ale to raczej było tym, że te 3 tygodnie zima była dłuższa, jak każdy mówił, no te przymrozki były i te gołębie nie weszły we formę szybko, nie? I brakowało. Były wyszczały gołębi pierwszych na oddział, a później no, nie pociągły tak, żeby zrobić kategorię, na przykład B czy A, nie? Ale później znowu się odwdzięczyły. No to odwdzięczyły się to, że poszły z nawiązką, że ta C kategoria wyszła bardzo dobrze, nie? Chciałbym jeszcze zapytać o takie pana przemyślenia, jeśli chodzi o to, co jest w hodowli najważniejsze, co by pan najbardziej wyróżnił. Mówię tutaj o gołębniku, prowadzeniu, suplementacji, gołębiach i karmieniu i tak dalej. Z pana perspektywy, z tego doświadczenia, powiedzmy już 17-letniego praktycznie. Jak najmniej gołębią pakować, bo to co na tych filmikach nieraz już oglądam, to cuda ludzie dają tym gołębiom. Ja kiedyś już to przerabiałem po prostu, żebym był mistrzu polskich i tak dalej, żeby jeszcze poprawić lotowania. Wszystko zepsułem. Jak za dużo, to jest niedobrze, gorzej jest. Jak najlepiej to jest mniej rzeczy dawać i nie pchać się w jakieś tam środki takie niby, że to dla gołębi. Bardziej może iść do apteki i takie ludzkie środki kupować. Witamina C, multivitamina. Ja na takich rzeczach bazuję, no i gołębie są zdrowe i gołębie lecą też, nie? A kiedyś próbowałem też jakieś tam różności dla gołębi, że to dla gołębi 3 razy droższe, a to psuło nawet wtedy, nie było tych wyników tak i widać było po gołębiach, że gołębie zwalniały, nie? Tak jest. Ja jeszcze sobie przejdę, tutaj otworzymy może drzwi. Chwilę pokażemy, jak to wygląda w drugim przedziale. Nie, tutaj. Już rozsuniemy. O, właśnie, rozsuniemy, pokażemy. Generalnie drugi przedział jest taki sam tutaj. Ja preferuję, jeszcze powiem, że preferuję samiczki, ale małe. W ogóle małe gołębie. Mniejszej budowy. Nie średnia, tylko poniżej średniej. Mhm. No widać, samiczka malutka, no ale no wiesz. Jest szybkość w tych samicach też, nie? Bo ja tylko samicami. No i co jeszcze? Ja 27 samic wystawiłem powyżej drugiego roku życia. No i te 27 samic leciało, no można te wyniki robiło, bo roczne to wycofałem później, nie? Tak, roczne już później po tej jednej 500 odpoczywały. Tak, odpoczywały. Natomiast jeszcze nawiążemy trochę do metody lotowania, do karmienia, do motywacji, do wywózek i tak dalej. Jaką uwagę tutaj by pan przywiązywał, jeśli chodzi o karmienie, ewentualnie jakie ma pan do tego takie podejście ogólnie? Bo jeśli chodzi o szkoły karmienia, przysłowiowo, to są różne. Są różne, tak. Z pana perspektywy i z pana... Ja karmię skromnie. Ja super dietę na przykład, ja też mieszam karmy sam. Super dietę na przykład kupuję i do super diety dokładam tam ryszpady na przykład, czy. No zależy jaki lot jest, bo to nie da się tak powiedzieć, że będziesz dawał to i będzie bardzo dobrze. Nie, można się przejechać na tym, bo będzie z wiatrem i... Zdecydowanie. I źle wszystko wyjdzie, nie? Trzeba patrzeć, jak nie wiatr, jakby wiatru nie było, to lepiej, ale jak z wiatrem, to na oparach, można powiedzieć, o. Ale... I bardzo dobrze będzie, nie? Bardzo dobrze. No. A generalnie, jeśli chodzi o jakąś taką karmę, powiedzmy, bazową, która jest podstawą, czy raczej tutaj to już jest, powiedzmy,
idzie pan do gołębnika, obserwuje jak gołębie wyglądają i wtedy ewentualnie szykuje karmę? Czy ta baza jakaś na przykład lekkostrawnej karmy? Ja dużo karmy kupuję tego z MDM-u, Boster się nazywa. To jest taka super proteinowa. Super dieta Exclusive chyba. To jest ta karma, tak. Musiałbym zobaczyć tam, nie pamiętam. I do tej karmy dokładam słonecznik. Zależy jaki lód jest, nie? Jak będzie ciężko, no to kukurydzy, słonecznika, konopi i tak dalej, nie? Bazuję na tym, tak, dokładam, nie? Ale jak jest normalny lód, jakiś taki lekki będzie lód z wiatrem, to tylko ta karma leci, nie? A jeśli chodzi o powiedzmy na przykład jęczmień lub ryżpady na przykład w karmie, bo powiedział pan, że karmi dosyć skromnie, czyli traktuje to pan na przykład jako regulator karmienia, że widzi pan, że już im wystarczy, czy wydziela pan porcje już powiedzmy na te łyżki? Ja wydzielam porcje na łyżki. W karmiku nie zostanie nic, wszystko muszą zjeść. Czyli one mają się pana słuchać? Mają mnie słuchać. Jeżeli lód jest taki z wiatrem, no to karmę robię nawet uboższą, bo dokładam ryżu pady jeszcze, nie? No. Ostropestu na przykład, ja dużo ostropestu, na przykład teraz też dużo ostropestu daję gołębiom, nie? Ostropestu dużo? Ostropestu, no ja ostropestu na wątrobę jest dobre, nie? Nie kupuję jakichś tych tam na wątrobę, tych sedaholi, tego wszystkiego, bo uważam, że ten sedahol to, żeby z ostropestu liter zrobić, to trzeba byłoby ile? Z worek wygnieść, żeby zrobić, no to coś to jest nie tak, myślę. To lepiej dać ostropest, normalnie niech zjedzą, przetrawią i to jeszcze lepiej wpłynie, nie? Tak jest. Natomiast też, jeśli mówimy już o karmieniu, powiedzmy takim na wydzielanie, też chciałbym zapytać, jak to się ma w stosunku do lotów takich właśnie, na których tak naprawdę ten wynik pan zrobił, czyli 500 i maratony, loty wymagające. Zazwyczaj hodowcom się wydaje, że tutaj już tego gołębia musimy pakować, ładować akumulatory i czekać na efekty. Jak to by pan, jak pan do tego podchodzi? Ja myślę, że nie wiem jak tam inni sprawdzili, lecą jak lecą, dają dobrze i no i może jest dobrze, nie? Ja na długie loty to raczej nie chcę pobudzać gołębi energicznie, nie dawać jakiejś tam kukurydzy, dobrej karmy, bo on prawdopodobnie, to co tak wywnioskowałem przez te lata, przez te 16-17 lat, że on za szybko wystartuje i leci 200-300 km szybkością, a później spuchnie i siada, albo całkiem zwalnia, nie przychodzi, albo późno przychodzi. No właśnie. I lepiej mi się widzi, żeby go nie pobudzać, dać normalną karmę, taką zwykłą karmę i na tym, bynajmniej ja to zauważyłem i tak robię, no i widzę, że jest dobrze po prostu. A ewentualnie na te dalekie loty, jeśli chodzi o nasiona strączkowe, groch i tak dalej, uwzględnia pan to w tej karmie, czy... Czy raczej grochu pan za wiele nie stosuje? Lotowa może być tak. Lotowa jest, wiem, może na cały sezon lotowej karmy, takie to mam worek może. Aha, a tak to mam to co mówiłem, z MDM-u tego Bostera, nie? I do tego dokładam, nie? Najbardziej ładuję baterię gołębią czwartek, piątek. Aha. Czwartek, piątek. A poniedziałek, wtorek, środa, no to jest dieta, całkowita dieta. Ryżpady. Po co on ma dochodzić do masy i tak dalej? Jak on lekki będzie, niech trenuje lekko, nie? A przylot niektórzy różnie dają. Ja, jak gołębie przylatują z lotu, czy przylatują z krótkiego, ze 100 km, czy tam z maratonu, jedną karmę mają. Przylatują orzeszki, najlepsza karma, jaka jest u mnie w posiadaniu, no to mają w karmiku. W ten sposób. Myślę, że to motywuje gołębie z lotu, że on leci i dobrze sobie zje porządną karmę i tak dalej, nie? Tak jest. Panie Janku, przejdziemy sobie teraz jeszcze na chwilę przed gołębnik, za chwilę wrócimy, ale korzystając z pogody zaprezentujemy sobie gołębie z drużyny, które ten wynik dla pana zdobyły. No to chodźmy już. Także pokażemy sobie teraz dwie samiczki lotowe. Zaczniemy sobie od tej najlepszej pana samicy, o której pan już wspominał. Ja oddam panu głos, chwilę nam pan o niej poopowiada. Tylko powiem tyle, że ona była najlepsza w drużynie tej kategorii C. 14x14 też miała. Pokażemy sobie ją, jak ona wygląda. No piękna samica. Lotki piękne, nośne, ogonek, plecy. No i to jest z tych kubenów też tak samo, z tych gołębi zawsze mówię. O, tutaj nam się ładnie zaprezentuje. Podstawa tych gołębi to już... Trzeba było te kubeny pielęgnować, a nie kupywać nic. Nie płacić frycowe kula. Ale to tak jest. No.
Generalnie czasem człowiek tych swoich gołębi nie docenia tak, jak inne. 42-34. Tak, to jest samica, która swój wkład do drużyny... 9,9 miała koeficjent. 9,09, tak. Pokażemy sobie ją. Tak ona wygląda. Od razu zaznaczymy, że nie będziemy gołębi dużo prezentować ze względu na to, że one w tym momencie już praktycznie, można powiedzieć, jutro, pojutrze będą niosły jaja. No ona chyba jutro jajko zniesie, mi się widzisz. Tak już jest. Szeroka na widełka jest. Także dosyć szybko, to znaczy, że gołębie są w dobrej kondycji przygotowane do lęgów. Także tak samiczka się prezentuje, 14 na 14 konkursów. Także mógł pan ją co lot typować, nie było problemu. Nie było problemu. Zawsze pomogła. Zawsze pomogła, zawsze była. No i ładny gołębie, złożony jest. To co ja mówiłem, ja nie lubię dużych gołębi. Lepiej nie średni, a poniżej. No zgrabna jest taka fajna. Właśnie pokażemy może jeszcze, jak ona jest zbudowana. Też może plecy, pan powie, na co ogon. Pan zwraca uwagę właśnie, czyli plecy. Plecy tu mocne, no i mięsień jest, nie? Mięsień jest, tak. Ja ją przed chwilą miałem w dłoni, także... U mnie gołąb, jak idzie na lot, to musi być twardy mięsień. Niektórzy mówią, że miękki i tak dalej. To tak samo jak bokser, musi być twardy mięsień, tak? Tak jest. Ja tak przygotowuję, no i gołębie lecą. Właśnie, generalnie może już pewnie ma pan taki, powiedzmy, typ gołębia na lot, kiedy widzi pan, jak łapie gołębie na lot, że o, jutro może być dobrze. Może czyli być jak dobrze. One wtedy mają wyglądać? Ale jak jest czasami, no bo też działalność mam, pilnuję roboty tam, nie? Tak. Czasami są za duże, widzę, że nie leżą mi w ręce po prostu, tak? No to pakuję w klatkę i na 40 km wywożę. No właśnie. Żeby spaliły trening, musi być trening, nie? No i u mnie treningi rano, 45 minut, po południu też 45 minut gołębie gonią, nie? Oganiane są. Tak, muszą latać, nie? Także żeby... tak ta samiczka wygląda. No piękna samica. My, panie Janku, właśnie jeszcze może pokażemy jej skrzydło tutaj raz. I zaprezentujemy sobie jeszcze teraz jedną samicę też z drużyny. Tej jednej już nie będziemy łapać, bo ona już praktycznie może jajko dzisiaj albo jutro jajko zniesie. Albo by tu wyleciało pewno. No właśnie. No spokojny gołąb jest. Tak, spokojna samiczka. Także teraz prezentujemy drugą samicę. Ja bym chciał tutaj trochę wyjaśnić, bo ja źle powiedziałem. Pan parował w sobotę, ale tydzień temu. Tak, jest, mamy tak. 9 dzień. One dlatego już praktycznie można powiedzieć, jajka będą nosić. Jajka na wylocie, tak jest. Tak jest, to mój błąd. Oczywiście przepraszam, natomiast zaprezentujemy sobie też samicę, która w tej drużynie była w kategorii C. I to jest rodziny tamtej samicy, 14 na 14 miast. Czyli też Hubeny. Ty jest z Hubenów, tak jest. Piękne skrzydełko, poduszka nośna, gęsta, porządna, nie ma przepływu powietrza. Tak ona była czwartą samicą z drużyny. Czwartą samicą, 24, 0, 14 chyba tam było. Tak, 14, 24, 15 chyba dokładnie. Też raczej drobniejsza samica, no, to jest mały gołąbek. Tu plecyki fajne, ogonek pięknie. Takie... Charakter gołębia musi być, jak jest uparta, to... Charakter, nie? Tak, takie miękkie jak są, to strzeli raz, dwa razy i jest po robocie. Jeszcze jak zginie, to już... To już wtedy całkiem nie ma. To już całkiem jest źle, nie? Nie ma na co patrzeć wtedy. Ale jak ma lecieć byle jak, to tak zostanie usunięta i tak zostanie usunięta później. Tak jest, to jest samica też z 20 roku, także one 20. w zasadzie tam dwoma numerami od siebie się różniły, tak. Nie? 32 i 34. Drużynę uzupełniły samica też z 21 roku, której już nie łapaliśmy, bo ona tam już prawdopodobnie zaraz to jajko zniesie. No chyba tak. No i jedna samiczka i jedna zginęła. 2019, tak? 2019. Ona miała kofi tam 12 z hakiem. Tak, tak jest. Piękna samica tam ta też była. I zginęła na jakim locie? Na tych Niemcach, na tej upale. A, na maratonie? Na maratonie. O, no. Kurde. Bo ten maraton jeszcze można było poprawić C-klasę, nie? Aha. No właśnie, trzeba było ładować. No i dało się i niepotrzebnie może nawet. Ale będą następne. Tak jest. Także tak wyglądają... Nie ma co przeżywać znowu, nie? Tak wyglądają te lotniczki. Panie Janku, teraz jeszcze może pokażemy sobie przynajmniej dwa gołębie rozpłodowe, żeby mieć mniej więcej obraz, na jakich gołębiach pan bazuje. Dobrze, to już przyniosę. Także teraz zaprezentujemy sobie samczyka z rozpłodu. Zaprezentujemy generalnie dwa gołębie, natomiast zaczniemy sobie od płowego. To samczyk. Jest pana lotnik. Tak, tak, z lotników i poszedł do rozpłodu. No i z niego jestem zadowolony, bo potomstwo mi przekazuje, bardzo dobre.
dołożę samicę lotniczkę ze swoich tamtych, co tego, to młode fajne wychodzą. No i to już poduszka nośna, gęsta, porządna, lutka. Skrzydło takie no, większe, on, nie? On jest trochę z większych gołębi. Ale staram się mu dawać małą samiczkę i, no i same czasami wyjdzie duży, ale ja sam, mi na samcach nie zależy, bo lotuję samicami. Samicami, nie? No i tu plecy też. Wiesz, w rozpłodzie jest, to taki jest. To był dobry lotnik? Dobry. Może nie taki super lotnik był, ale to jest ważne, że on przekazuje bardzo dobrze. I tego gołębia też pan wychował ze swojej lotniczki, czyli z tych lotników, można powiedzieć, generalnie u pana się najlepiej gołębie spisują. Najlepiej. No i samiec był od Polarskiego, Dominika Polarskiego. Ojciec tego gołębia. No, on go spłodził, no i tutaj mi fajnie wychodzi. Jaką samicę lotniczkę mu dam, no to młode, bardzo dobre wiązy. Jest on już zainteresowany, bo by chciał do gołębnika wrócić. Do gołębnika, tak. Także my go nie będziemy męczyć, pokażemy sobie jeszcze jednego gołębia z rozpłodu. Także teraz sobie zaprezentujemy jeszcze jedną samicę z rozpłodu. Tutaj też się na chwilę zatrzymamy, bo przyniósł pan samicę z rozpłodu, natomiast to jest znowu pana lotniczka. Tak. Czyli gołębi do rozpłodu przeznacza pan swoje lotniki często. Tak, jest tylko zasłużone gołębie idą do rozpłodu. To jest lotniczka, co była trzecia okręgu Nowy Sąd lotniczką, pierwsza udziału Limanowa. Samica już 2016 roku? Tak jest, 2016 rok już zgon. Może pokażemy właśnie obrączkę jej. 90-26 numer obrączki. I to jest też z tych hołbenów. Też niebieska i z tej rodziny hołbenów, nie? Też no mniejsza samiczka. No i mniejsza samiczka jest całkiem. No i fajna lotka też. Pokażemy, jak ona wygląda. Starsze jest to plecy, już są takie trochę mniejsze, no ale daje mi potomstwo bardzo dobre. O, tutaj będziemy ją fajnie widzieć. No, one są na takich oczach takich też, nie? Tak, no. Nie są jakieś czerwone, szklane i tak. No musi być uparty gołąbek, nie być uparty to nic z tego nie będzie. No ale te gęby się też przewinęło u mnie, nie? Tak, no ale generalnie ta cała rodzina tych hołbenów, tak jak pan mówił, to ona największą rolę tu jednak odgrywa. Pierwszego od Krzeszkowskiego Ryśka, pozdrawiam go jeszcze raz. Najlepszy zakup był u niego, nie? W 2007 roku. Trzeba było nigdzie nic nie kupować, tylko te gołębie pielęgnować i jeszcze najwyżej dokupić coś od niego i ustawić się tylko na tych hołbenach od niego. Tak jakby miał pan powiedzieć teraz, ile mniej więcej procent na przykład gołębnika tak... Z tych hołbenów? Tak. Z 60% na wolę pies. 60% aż jest tych gołębi. Bo ja po lotach z najlepszych lotniczek, no to wychowywałem młode, no to do rozpłodu, do rozpłodu. Tak, nie? No bo człowiek się też zabezpieczał, że aby zginęła, albo coś takiego, nie? Jak wszyscy, co lepsze to do rozpłodu, bo jest ciężko nabyć dobrego gołębia, nie? No tak, oczywiście. No. Jeszcze nieraz jak jeden drugiemu coś przekaże fajnego, to jeszcze tu nieraz jest takie, że coś się uda fajnie, nie? Tak jest, tak ta samiczka się prezentuje. I malutka jest. Malutka, no. To co się mi podoba, jest malutka. To ciekawe. Ja nie lubię. Najlepiej lecą, nie? Najlepiej lecą. Nigdy, ale to nigdy jakiś biegacz gruby nie będzie leciał. Na sprint jakiś tam, na krótki... No to jednak jak trzeba tą kupę mięśni dźwigać, to trzeba dotlenić. I tak dalej. Natomiast tutaj już te gołębie najlepiej się odnajdują, jak pan mówił, na tych lotach dalszych, nie? Jeszcze lepiej. One lecą od 100 do 700 i nawet dalej, nie? Tak jest. Także tak ta samiczka się prezentuje. My sobie, panie Janku, wejdziemy jeszcze do środka, do gołębnika. Trochę opowiadamy. Zapraszam. Także teraz jeszcze sobie wróciliśmy do gołębnika, bo parę takich... Powiedzmy, chcielibyśmy pokazać funkcjonalnych rzeczy w gołębniku, które pan sobie tutaj zrobił. Pierwsze, o co zapytam... Żaluzje. Rolety, tak jest. Żaluzje. Jak jest słońce, upały są, to zasuwam na przykład. Albo żeby je wyciszyć, na przykład już piątek, sobota nieraz, to cały dzień mam zasunięte, żeby się wyciszyły, żeby odpoczywały do lotu. Nie? Jeśli chodzi o samice... Właśnie na te ostatnie dni one mają cały czas dostęp do woliery, czy raczej czasem stara się pan je przyjąć? Raczej w sobotę siedzą mi w gołębniku już. A w gołębniku? W gołębniku. W gołębniku siedzą mi już całą sobotę na przykład, żaluzje są zaciągnięte,
Tu mam też zasuwy na przykład, też zasuwam, żeby miały ciemno, żeby odpoczywały. Zero tego latania, żeby odpoczywały. Sam relaks, ładowanie energii. Ładowanie baterii. Tak jest, tutaj jeszcze pokażę gołębnik. Tak jak pokazywaliśmy tutaj komin, w każdym przedziale taki komin, wyciąg jest zastosowany. Jeszcze co, tak, co jest takie przewiewne, to jeszcze są kominy, nie? No właśnie, także tu już można powiedzieć, że mam pełny zestaw. To co ja powtarzam, tu nie czuć gołębiami, aby gołębi nie było, nie? Zdecydowanie, tu naprawdę klimat jest super. Też widzę, że gołębnik w dół jest przedzielony, to ewentualnie do łapania, czy raczej do łapania, jak, żeby, do łapania? Żeby ciaśnie było, to zaganiam tu i łapię, ale jak na wybózkę na przykład gołębie biorę, nie? A nie mam czasu, bo ja nie mam czasu, działalność prowadzę, to nie ma tak tego czasu, nie? Klatkę zakładam z drugiej strony, tu odsuwam i samice wchodzą same do klatki. Aha. I zasuwam ile już tam weszło, żeby nie za dużo, klatkę biorę, następną podkładam i znowu je wganiam. Czyli także trzeba sobie wygodnie robić, usprawniać. Trzeba, 5 minut i 50-60 gołębie mu połapane. Tak jest, wyjdziemy sobie na korytarz, panie Janku, bo teraz... A wylot, do wylotu, no to tu jest cały, do woliery, nie? Wyjście, do woliery, mają, tak. Wyjście mają tutaj, tu jest zasuwa i odsuwami. I spokojnie sobie wszystkie przechodzą, nie? Tak jest, tu jest wyjście, no woliery generalnie mają bardzo dużą. No dużą. Ja może też tutaj jeszcze postaram się pokazać z zewnątrz, jak to wygląda. No, aby kogoś interesowało, to 4 metry na 3 metry z woliera. 2,60 wysoka. 4 na 3, 2,60 wysoka, także na pewno tutaj na wstawkach było widać, ale mają trochę miejsca, no, mogą sobie swobodnie tutaj polatać skrzydła. Cieszą się lataniem w wolierze, nie? Nawet jeśli chodzi o ten okres zimowy, kiedy tak, ciężko ale wypuścić. Miałem taką 4 metry na metr szeroką, no to ciasno było i nieraz jedna wachlowała, druga, ale przyszła trzecia, strzeliła skrzydłami w ten, no i przestały wachlować. A tu się cieszą się, latają, przelatują, nie posiedzą spokoju, tylko jedna na tą stronę, druga na tą stronę, non stop coś się dzieje, nie? Tak jest, jeszcze sobie wejdziemy do środka, pokażemy w jaki sposób poi pan swoje gołębie, bo ja tutaj pojników na ziemi nie widzę. No to jest mój taki wymysł teraz, myślę, że to będzie taka rewelacja na rynku, bo może tu z tej strony będzie lepiej, bo to można o właśnie, pokażemy, może ja tu pokażę. Można, bo ja wszystko z korytarza, wodę nalewam z korytarza na przykład, nie? Tak jest. I to jest miska teflonowa. Szybko można ją umyć, włożyć. Na ścianie jest blacha, mysza tu nie wejdzie w ogóle. No i problem z myszami się kończy tutaj, nie? Rozwiązał się. Nie? No. A ja tutaj mam też fermę zaraz koło tego, że tych myszy nie. No, miałem problemy z myszami, a teraz od tego czasu jest spokój, nie? No i co jest? Rewelka jest, bo młody gołąb się uczy już tak w kabinie transportowej, no nie? Przez te kratki też pije, nie? To przede wszystkim, on pójdzie do kabiny, nie ma problemu. Nie ma problemu, on już jest nauczony już w danym gołębniku, no i już mniej stresu ma, nie? I w każdym gołębniku takie zastosowanie? W każdym gołębniku. To już mam tak od 2 lat. Wymyśliłem takie, zrobiłem. Super sprawa, naprawdę fajny pomysł. Też chciałbym, żeby kolejne rzeczy z gołębnika pan trochę omówił. Na przykład wentylator, z którego pan korzysta. No to też jest rewelacja, bo przez to jest to może i zdrowszy też. No na pewno. Jest wentylator, może pokażemy tu. Nie? No, wentylator jest zamontowany w dolnej części gębnika. Ja może tutaj zajdę właśnie. Tu jest wentylator zamontowany. Jest, tu jest podpięty. Tak. Wejdziemy do środka i wtedy wyjaśnimy, o co chodzi. Tak jest. I od wentylatora przez calutki gołębnik 12 metrów idzie rura. I w każdym przedziale jest otwór, że mogę sobie wpiąć gładką rurę, nie? To może ja pokażę. Tu jest ten otwór. O, tutaj mamy otwór. Tak jest. I tutaj sobie pan wpina i wszystkie kurze z celi. Główna, nie główna, to inno strzelają we wentylatorze, no bo jest wentylator duży i ma dobre pociągnięcie powietrza, nie? Dawniej, żebym wchodził, śmiotka i szpachelka, no to biały wychodziłem, w nosie pełno i no się psikało i pluło, no taka prawda, nie? A teraz wchodzę w krawatce, mógłbym wejść na przykład na biało ubrany, jestem czyściutki. Tu w ogóle nawet nie ma puchu w powietrzu, bo też
No nie ma, bo to wszystko leci, ale tak jak gołębie siedzą, no to jest puchu dużo w celach, nie? Tak, tak. Trzeba było zawsze wymiatać, no i człowiek to wjechał niepotrzebnie, nie? A no teraz... cele generalnie nie są na ruszcie też, nie? Nie, nie, tu są nie na ruszcie. A tak bo... to wentylator wszystko wsie w siebie, no i wyrzuci na zewnątrz. No i jest po kłopocie, tu nie ma kurzu, nie ma nic. A jakby tego wentylatora nie było, a smiotką nieraz pięknie wysmiatałem, nie? Ale zawsze kurz był. Gołąb weszedł, zawsze ten kurz dostawał. Ruszył skrzydłami i wszystko w powietrzu. I już wszystko w powietrzu szło, nie? Natomiast cele też bez rusztu, generalnie samce tutaj są nielotowane, więc to większego znaczenia nie ma. Natomiast generalnie gołąb woli siedzieć na takiej desce niż na ruszcie. No lepiej. Zdecydowanie lepiej odpoczywa, lepiej. Kiedyś miałem też te przesuwne inne, nie? Mhm. Ale wywnioskowałem i też koledzy mówili, że jednak takie zacisze dla gołębia, żeby on weszł troszkę za tą dechę, nie za te dranki. Tak, żeby z przodu miał trochę miejsca. Miejsca, ale mi chodzi o to jeszcze, żeby nie uciekł, nie? Tak prywatności, żeby miał trochę, nie? Tak. Miska jest z tyłu, miska jest zasunięta i ten gołąb siedzi samicą i ma taką prywatność tak, trochę, tak, nie? Tak. Nie stresuje się, bo przedtem miałem same szczep, takie inne miałem te zasuwy, nie? No i jak gołąb siadł tutaj, to już się stresowały i tak dalej, a tak to wszyscy spokojnie siedzą, bo tak mają takie zacisze troszkę, nie? Myślę, że te zasuwy są lepsze od tamtych, nie? Tak jest. Jeszcze chciałbym zapytać, bo rotuje pan samymi samicami, cały czas tak było od początku? Nie było, bo już prezentowaliśmy na przykład nowego lotnika, samca. No to jakieś 3-4 lata lotuję samymi samicami. 3-4. No, miałem lotniki, ale na, ja wiem, jakby to przeliczyć na... Na 10 sztuk? Na 50 samców, jakby było takich dwóch lotników konkretnych, nie? Ale ja wiem, jaka przyczyna jest temu, no ale już weszedłem w te samice i samice mi zawsze lepszą robotę robiły i w ogóle jak się rozmawia z tym stamtem, że jednak samice lepsze są tak. W lotach i to co będę wciskał te samce, będę, że mi tam dwa lecą na 50, no. to bez potrzeby jest, tak? To jest, powiedział pan ciekawą sprawę też, że wiem, jaka jest przyczyna, że samce przyczyna jest taka, że samce muszą mieć ciepło, aha. To założyłem. Bo kiedyś na przykład samcami leciałem i samce nie wartały nic, ale nie miałem tutaj ściany i miałem szybnic, tu była jedna siatka. A tak jakby na zewnątrz całkowicie? Tak, jak śnieg sypał z wiatrem, no to śnieg był w celach na przykład, na siodełkach, na wszystkim było, nie? Ale przysłoniłem to no trochę, no to samce poprawiły się, bo trochę ucieplimy, ale wszyscy mówią, że samiec potrzebuje, jest delikatniejszy od samicy, nie? No tak, potrzebuje charakter, nie? No więcej ciepła potrzebuje, żeby formę utrzymać i tak dalej. A samica taka, ja bym powiedział, twardsza jest, nie? Odporna jest, nie? Tak jest. Jeszcze jedna rzecz. Za panem, w zasadzie można powiedzieć, że tutaj od góry, taki pojemnik, który sam... Dozuje zapach. Tak, dozuje zapach i tam powiedzmy co jakiś czas sobie wypuszcza trochę. No tak co pół godziny, tutaj psiknie zapach fajny, nie? No i wkład kosztuje 15 zł tutaj, a to co tam mam kosztuje 60 albo 70 zł. Buteleczka mała, nie? No i tutaj dozuje tam co pół godziny, się ustawia, co pół godziny, czy co 15 minut, co 20 minut jest tam, jest regulator w tym, to też są jakieś olejki eteryczne pan składa, olejki eteryczne, nie? Tak. Czyli dla poprawy jakości powietrza, żeby trochę tego miętowego zapachu poczuły. Było. No chociaż tu jest tak, tutaj w środku jak na zewnątrz, nie? A jeśli chodzi, no w zasadzie tutaj, jeśli chodzi o korytarz, to gołębie tu w zasadzie mało przebywają, nie? Jak się spóźni gołąb z lotu, mnie już nie ma na przykład, no to zasuwam tam i ten gołąb, bo te gołębie wchodzą tędy, z lotu ja przylatuję. Nawet antena jeszcze jest, nie? Siedzi i tutaj czeka, aż ja przyjdę, czy wieczorem, czy rano, jak mnie nie ma i dopiero go wpuszczę do środka, nie? Czyli musi tutaj swoją karę za spóźnienie odbyć. Taka prawda jest. Także za chwilę sobie jeszcze przejdziemy do gołębnika gołębi młodych, pokażemy dalej jak tutaj to wygląda. Tutaj na podłodze krata jest taka jak widać. Siatka jest. Siatka, dokładnie. Natomiast u gołębi młodych tam już będziemy mieć kratę wena. Wena, tak jest. Tak jest. Natomiast tutaj jeszcze właśnie, może pokażę, że no i te kolejne pojniki. Pojdełka w każdych celach są, w każdych przedziałach są. Tak jest. Jak widać dzisiaj woda chyba czysta. Czysta. Czysta woda poszła w ruch. Natomiast teraz jeszcze w tym okresie powiedzmy takim, kiedy one będą składać jaja i tak dalej, ewentualnie na karmę do wody jakaś suplementacja.
Witaminy, ja witaminy C daję do wody na przykład, zakwaszaczu nie daję, tego daję witaminę C, bo jednak witamina C uodparnia i tak dalej, a jakieś środki witaminowe takie inne na przykład, no nie powiedziałem, a przypomniało się mi teraz, ja uważam taką miksturę robię, daję ją w poniedziałek zawsze, nie? No to to jest myślę bomba dla gołębi, no to już od 2007 roku, jak już to tam ktoś mi to doradził, nie? Jeszcze wiele rzeczy dołożyłem tej mikstury. Robiłem badania nieraz na chrobaki, nigdy o chrobaków nie miałem w gołębiach. Prawdopodobnie ta mikstura likwiduje te chrobaki. Ale to jest mikstura jaka? I to jest zdrowotność, widzę na gołębiach, niesamowite, nie? Sosnek, cebula, biała, czerwona, łyżka miodu, zioła różności, propolis do tego, pyłek kwiatowy. Taka bomba witaminowa. Taka bomba witaminowa. No i to daję na karmę, zawsze w poniedziałek. Ale to pan sobie robi coś takiego już na zaś? Na bieżąco. A na bieżąco? To wszystko jest na bieżąco robię. Przeważnie mi to żona robi. Wszystko to daje i mieszą z karmą. Posiedzi to z pół godziny, bo to jest mokre. Wsiąknie w karmę. No i zjadają. Gołębie dość to nawet, nie? Tak jest. Jeszcze chciałbym trochę rozwinąć temat karmienia, o którym trochę sobie mówiliśmy. Ale z tego, co pan mówił, czyli na końcu tygodnia, czwartek, piątek, stara się pan te gołębie już doładowywać. Natomiast pierwsze dni tygodnia to raczej tak oszczędnie, czyli budowanie formy gołębia poprzez karmienie, karmę. Poprzez karmę. Czyli stara się pan, żeby one do końca tygodnia jadły dobrze. Tak jak mówiłem przed tym już, po locie, po przylocie do gołębnika, z każdego lotu, czy to będzie 100 km, czy 700 km, najlepsze dostają najlepsze, co mam. Orzeszki, konopia, no wszystko najlepsze. Bo to motywuje, widzę gołębi, że lecę, ciężko mam, czy mam lekko, ale tam czeka dobre jedzenie. Ale tak? Od razu leży ile chcą do oporu. Ile chcą, cały dzień leży, nasypię, w jaderku mam, dolatują inne gołębie, no to idę jeszcze dosypię. Także po południu, to jest wyjątkowy dzień przylotu, po południu wieczorem przychodzę, gołębią sypuję. Ale poniedziałek już koniec. Dieta, sama dieta jest, do diety tam witamina C, czy multivitamina, propolis daję też tam we wtorek. W poniedziałek mikstura rano idzie, po południu idzie propolis jeszcze do karmy, a we wtorek daję jogurt, najtańszy jogurt ze sklepu, ten taki najbardziej wartościowy jest prawdopodobnie, nie? I do tego daję drożdże herbowca. Na karmę. Na karmę. I to daję rano i po południu. No i tak karmię najgłębiej. Czyli tak początek tygodnia powiedzmy tutaj delikatnie z karmą, żeby ich nie przekarmić. Żeby ich nie przekarmić. Bo po co mają nabierać masę na siebie, a ładowanie baterii u mnie jest gdzie indziej, tam we wtorki ładują już baterie czy w środę. U mnie ładowanie baterii w gołębiach to jest czwartek i piątek. Piątek po południu... Nie latają pewnie już. Latają, trenują, tylko piątek po południu bez grochu, żadnego grochu. Bo one nie są w stanie przetworzyć na niedzielną energię, tak to obliczone jest mniej więcej, tak. To już musi być zapamiętane, żeby po południu grochu w piątek nie dostawił. Długo trawią, nie? Długo trawią, on strawi, nie ma w zobolu na przykład tej karmy, ale to jest balans dla niego. To nie jest przetrawione w energię, to musi być przerzucone w energię, nie? Dokładnie. W siłę już, nie? Tak ja to mam to tak przemyślane, no i tak lecę, no i w miarę lecę, nie? Dokładnie. Jeszcze chciałbym zapytać o powiedzmy, załóżmy sobotę, czyli dzień koszowania na takie loty 300 czy 500, jeśli chodzi o karmę i tak dalej, one w piątek na przykład dostaną więcej zjeść wieczorem? Czyli powiedzmy na przykład do oporu, zdarza się? Czy piątek dostaną, jak 300, to dostaną może i pełną dawkę karmy, ale w sobotę dostaną tylko garstkę Na smaka, żeby się napiły. W ten sposób. Nie przekarmiam, bo jak nieraz przekarmiłem, to jak wiatrem było, to przyszły z drugiej strony i serii... Po konkursie i serii się nieraz nie złapało nawet. No właśnie, to nie było później co zbierać. A jeśli chodzi powiedzmy o takie na końcu tygodnia jakieś ewentualnie energetyczne rzeczy, suplementy i tak dalej, stara się pan coś podawać? Czy... W czwartek daję olej herbowca, jeżeli jest pod wiatr na przykład, żeby nie było z wiatrem. Aha, wiem. Daję go lata i poleciłem też kolegom na przykład, no to zadowoleni byli. Tylko, że jak dali tyle co trzeba, to było dobrze, a jak nalali dużo, to też gołębie poszły nie wiadomo gdzie, bo się później śmiali i tak dalej, nie? Jest ten olej z herbowca jest dobry jednak, nie? I no trzeba go dawać tyle, ile tam pisze, nie dawać więcej po prostu, nie?
No generalnie z suplementami, tak jak pan mówił, raczej nie przesadzać i tych dawek też nie ma sensu robić jakichś dużych, nawet, większych niż producent nawet wskazuje. Nawet ja bym powiedział, to co producent tam nakazuje, to nawet dać troszkę mniej. Troszkę mniej. No, bo ostrożnie. Ostrożnie, bo producent chce, żeby to też schodziło, tak, ale to jest, widać na karmie, jak się nieraz da za dużo, to widać takie, ten olej na przykład, nie? To widać, że takie oleiste, nie? A jak się da mniej, jednak te ziarna się obierą i to jest takie przyjemniejsze, na przykład gębią, myślę, w jedzeniu nawet, nie? Zdecydowanie. No. Panie Janku, przejdziemy sobie jeszcze dalej trochę, bo tutaj te dwa przedziały dla samców mamy, które już sobie pokazaliśmy. Natomiast tutaj jest właśnie, widzimy jeszcze jeden hojnik. Także mamy też kilka cel z gołębnika lotowego, bo tutaj... Tak, tak, tu jeszcze jest dołożone. Ja może jeszcze tylko zaznaczę, że gołębie mają wszędzie, na dole będzie widać, o, jest przejście, także one między tymi trzema gołębnikami mogą sobie chodzić. Mogą sobie chodzić, tak. Także wszystko jest otwarte. Mm. Przejdziemy sobie dalej. Zasunę. Ja tutaj pokażę. To jest pana gołębnik rozpłodowy. Rozpłodowy. Tutaj też już gołąbki w parach szykują się. Tu jest 16 gołębi i tam jest 16 gołębi. W tamtym przedziale. Tak jest. One były przyparowane, 7 dni siedziały w zamknięciu. Także trzeci gołąb nie miał dostępu do dwóch. A teraz już tak... Jest 100% pewne, 100%, że jajka są... Z tej pary. Z tych, co trzeba. Tak. Obok gołębnika rozpłodowego przejdziemy sobie automatycznie do gołębi młodych. Młodych, tak. Tutaj w sezonie od razu odkłada pan młode tutaj. Tu odkładam. Tak. Jak jest mało, to daję tutaj. Jak już jest więcej, no to już... Jak widać, pojnik młode też się uczą tu. Tak. Chociaż zakładam, że jak pan uczy młode, to czasem im tam trzeba gdzieś miskę wstawić, żeby one się uczyły. A czy się jak są małe i nie wyskoczą tutaj, bo są małe z początku, nie? To daje im ten plastikowy, nie? Plastikowy. Także tak wygląda gołębnik młodych. Tak jak mówiliśmy, na kracie Wema. I tutaj jest drugi przedział jeszcze. Drugi przedział i tu jest przedział już z wyjściem do woliery. Tak jest. Wolierę, którą na pewno już widzieliście. No i też tutaj do góry jest odejście powietrza. Tak jest. Tutaj mamy wyjście na wolierę. Wolierę tam na pewno było widać. I tak jak wspominaliśmy, na całym krata, natomiast tutaj ewentualnie jakiś papier czy coś pan podkłada? Jak odkłada małe młode, papiery są rozłożone i słomę daje jeszcze. A i słomę. Słomę daje i siedzą w tej słomie, bawią się gówniarze. I tak to jest. Tak jest, także tak wygląda gołębnik. A jak już młode podrosną, już dadzą rady wyskakiwać, to piją z tego, a te plastikowe, zabieram te plastikowe. Tak jest. A jak generalnie podchodzi pan w ogóle do tematu gołębi młodych, do lotów gołębi młodych? Wiadomo, że te podejścia są różne. No w tym roku, powiem tak, nie ładnie, że była kicha. Adeno mi złapało jeszcze przy wywózce. Aha. No i problem był niesamowity. Ale ja mam adeno, no co roku mam problem z adenem, nie? Jak dawniej nie miałem, dziwowałem się, że ludzie mają adeno, to teraz ja mam adeno, że nie mogę wyjść z tego adena. No. To ciekawe. I teraz przed panem analiza, z czego to może wynikać, nie? Nie wiem. Jakieś przemyślenia już pan... Już mi doradzali, żeby dawać to, tamto. Myślę, że z młodymi trzeba delikatnie. Spokojnie, tak. Bo generalnie większość, tak jak pan powiedział, przy wywózce, czyli jakiś stres, powiedzmy. Stres. Dopadł jej. Odłożone były, też wolierze niby siedziały, to tamto, koło domu już trenowały dobrze. Pięknie rano latały. Odchodziły, przychodziły, po południu zrobiła się pogoda, to sobie myślę, pojadę wywieźć gdzieś tam na jakieś 20 km, nie? O kurde. Katastrofa. No właśnie. Schodziły się cały tydzień, no i można powiedzieć, że z połowa to nie doszła na to. Aha. Trzeba szukać jakiegoś tematu, żeby omijać te adeno, albo młodymi tak delikatnie, żeby... No ale młodymi, żeby... Dobre leciały, nie? No ale z drugiej strony... No, trzeba je już przeoczyć do tej dyscypliny. Do i tak tej dalej. Dyscypliny dokładnie. No, żeby ulecieć młodymi, to każdy wie, trzeba wywieźć 12-15 razy, a niektórzy wywożą nawet 25 tak, razy. No i dopiero jakieś tam sukcesy mogą być z tych, że no musi być wytrenowany ten młody jednak, nie? Nauczony, że wywieziony, no i do domu, no i to jest takie w koło Macieju, nie? A pan tak przed sezonem lotowym gołębi dorosłych, kiedy w ogóle rozpoczyna wywózki? Wtedy jak pan je rozdzieli?
Jak je rozdzielę, to jeszcze nie, jeszcze będą. Jeszcze chwila. Koło domu muszą formę złapać już, tak, żeby koło domu bardzo dobrze latały, nie? I dopiero tak gdzieś dwa tygodnie przed pierwszym lotem konkursowym, można powiedzieć, nie? No to już wchodzą w rytm taki, że trzeba jechać wywieźć dwa razy w tygodniu na te krótkie loty, na 500, no to raz, albo może jak ciężko jest, to się w ogóle nie wywozi, nie? Tak, no. Czyli, ale to już mówimy między lotami, a tak przed samym sezonem tych wywózek, ile ewentualnie, jaka taka najdłuższa odległość? No to z 8 wywózek i najdłuższa odległość do Krakowa, no to gdzieś tam poza Kraków nieraz jedziemy, no to gdzieś 50 km. Mhm. W linii prostej tak będzie gdzieś 50-60. 50 km będzie w linii prostej, nie? Tak jest. Czyli generalnie one tutaj już wchodzą w taki rytm i to te wywózki, jeśli powiedzmy jest 2-3 tygodnie do lotu, to one dosyć często muszą się odbywać, nie? No to tak jak mówię, no w tygodniu dwa razy wywożę, a nawet 3 razy w tygodniu przed lotami, nie? Mhm. A w trakcie lotu, to jak mówiłem, no to w tygodniu 2 razy. Na 500 jakby tak ciężka by było to raz, a nie raz, to już 2 razy. Czyli na te dalekie loty też wywózka wchodzi w grę? Też, tylko ja nie mam tak czasu, no bo wiadomo, działalność się prowadzi i tam trzeba pilnować roboty, a jak tak złapię w czwartek kilka gołębi, widzę, że te gołębie są przepasione, no jak karmię skromnie, ale one jak nie latają, to też się przepasą, nie? No to wtedy trzeba jechać i wywieźć po prostu, nie? Bo nie będzie szpicowych gołębi, jak będą gołębie wysłane na lot przepasione, nie? Tak jest. Generalnie jeśli chodzi o wywózki, rozmawialiśmy też, że wtorek, czwartek stara się pan wywozić. Tak. Czyli piątek to już jest też dzień taki, powiedzmy, to nie spokojniejszy. Spokojniejszy, nie regenerują baterie. Koło domu obloty. Tak jest, koło domu obloty. I teraz ewentualnie chciałbym jeszcze zapytać o motywację na te loty dalsze, 500, 700. Czy motywacją jest tylko ta wywózka, załóżmy czwartkowa, kiedy one się spotykają? Tylko ta wywózka. A czyli nie ma już, później się nie widzą? Nie, gołębie się widzą, jak przylatują z treningu, to tylko się widzą. Samice, nie? Bo samice siedzą. Samce siedzą, nie wywożę samców nawet, nie? Samce rano obiegowo, bo muszę zrobić obiegowo, no to samce latają i samice. Pierwsze samice wypuszczam, samice polatają, no to przypilnuję ja, albo no żona czasami tam przypilnuje. A samce wypuszczę, no to samce nieraz o 10 wchodzą nawet, nie? No bo nie patrzę już na to, kiedy wejdą, nie? No tak, no bo one i tak nie idą na lot, także... Samice, dbam o samice no i tutaj pilnuję samic, żeby samice były przygotowane. Można się po prostu tylko na nich skupić w takiej sytuacji. No mniej ich jest i... Tak, generalnie ile pan przeznacza, powiedzmy, do lotu samic, do drużyny lotowej gołębi dorosłych? W tamtym roku, 2023, miałem 27 samic dorosłych. Roczne nie liczę. No i na ten rok to samo będzie. A też tak? Tak samo będzie. 27 czy 28 tam liczyłem. I rocznych pan dokłada ewentualnie wtedy ile? Będę inaczej trochę leciał, bo w tamtym roku i te zeszłe lata dałem roczne na 500. Kiedyś dawałem nawet roczne na Niemcy. To po co mi to? To nie ma sensu męczyć gołębia, jak kategorii się nie zrobi, nie? Ja patrzę teraz na kategorii. Nie chcę być nawet mistrzem oddziału. Mogę opuścić nieraz lot nawet, ale zrobić kategorię, tak? Zrobi się kategorię, to jest okręg, jest rejon, jest Polska i tak dalej, nie? To mówię, to nie ukrywam, o co mi chodzi, nie? Bo pucharów to ja mam ze 400 może nawet i pucharów i to już mnie tak nie bawi dokładnie. Generalnie tak. Czuje się pan spełnionym hodowcą. Dokładając jeszcze tegoroczną, a raczej ubiegłoroczną szarfę, którą przywdział pan na scenie w Katowicach. No to tak buduje bardziej, nie no. Zdecydowanie. No, no też ale... na pewno dodatkowa motywacja, nie? Bo teraz trzeba, można powiedzieć, udowadniać każdego roku, nie? Udowadniać, ale ja tak sobie radziłem, bo już od tych 2007 zakupiłem, 2008 naszym lecie, to już od tego potrafię. Ja kiedyś grałem dobrze w piłkę, trenowałem też karate i tak dalej. Wiem, jak się przygotować i może to też przekłada łatwiej, się też. Nie? Łatwiej mi jest przygotować te gołębie. Ja widzę gołębia w ręce, jeżeli mi gołąb w ręce nie leży, jak się tam, kurde, widać, że jest przypasienia mięśnia z boku i tak dalej, to nic z tego nie będzie. Ten gołąb musi gonić, musi to spalić po prostu. Mięsie i twarde i skóreczka na mięśniu, nie? On nie musi ważyć pół kilo, on niech waży poniżej pół kilo, on będzie lekcejszy
No i stawy bardziej wytrzymają, skrzydła, no szybszy tak. Ten gołąb się robi, nie? To co będziemy ukrywać? Kto się zna cokolwiek na gołębiach, no to myślę, że mi przyzna rację, tak? Ja nie ukrywam, nie mówię, że tam jakieś bzdury, mówię prawdę, to co ja widzę, to co ja doszedłem, no to mówię teraz do kamery. Tak, tak jest, właśnie chciałbym zapytać, po czym pan obserwuje formę swoich gołębi? Jakie zachowania i tak dalej? Wypuszczę na oblocie, czy na oblocie? Na oblocie. Jak wypuszczę rano, czy po południu gołębie, jak mi wystartują, no bo teraz samice wypuszczam same, patrzę na samice. Jak mi od razu odchodzą, jak jest forma, no to gołębie, no wyścigują się te samice po prostu. Góra, dół, dobrze. Bawią się, odchodzą, przylatują po 15 minutach, po 10 minutach. To ja nieraz już nic, ino żeby siadły i weszły, jest bomba, tak? No a po południu jest, no jest inaczej znowu też. Też patrzę pod tym kątem, ale boję się znowu, żeby się mi sąsiad nie zatłukł, bo ma transport, albo u mnie się ktoś nie zatłukł. Bo miałem już kilkanaście razy, tak, że po południu jak wypuściłem gołębie, już miałem taką formę, że na noc miałem w gębniku 5-7 z 50. Aha, no nie do uwierzenia. Normalnie dach je parzył, nie chciały siadać, poszły w las, bo tu niedaleko las, albo ciemno, a one po dachu się tłuką, siadają na dach. Dolatują do dachu i skrzydełami jeszcze nie mogą. To nie na ten dach siadają, tylko na dom, na blachę. Na dom. To ino słychać było, jak tam grzmoty w nocy na przykład, aha, że gdzieś tam latały i no i siadały na dachu, na domu, nie? Tak jest. No, takiej formy dostaną gdzieś te gołębie, nie? No i tu się nieraz boję po południu, nie? Generalnie mamy do omówienia jeszcze temat aukcji z pana hodowli. Będą dostępne gołębie, też chciałem, żeby hodowcy, którzy oglądają ten film, mieli możliwość coś od pana nabyć, także może wspomnimy kilka słów na ten temat. Na tej aukcji będą dostępne dwoje dzieci. Dwie samiczki z dwóch lęgów, tak. Po samicy 14x14, co w kategorii C miała 9,09. Najlepsza pana lotniczka. Najlepsza lotniczka, to jest z tej linii Hubenu, ale ta druga też jest z Hubenu. Tu jest tak, jak mówię, 60% gołębi to jest z tych Hubenu, nie w rozpłodzie w ogóle, nie? Ja jak kupię coś, to parzę ze swoim lotniczką przeważnie, albo z lotnikiem, samcem. W ten sposób pan wprowadza gołębie do hodowli? Ten sposób. Czyli tylko na swoje? Na swoje. Raczej nie zdarza się, żeby dwa obce gołębie dopiero sprowadzone parować? Raczej nie, bo ja kiedyś dużo gołębi kupowałem, sprowadzałem i powiem tak, że się troszkę pogubiłem w tych gołębiach wtedy, nie? Aha. Trzeba było to wszystko odkręcać, no ale to wszystko to, co ja mówiłem już przed tym, trzeba było tylko bazować na tych gołębiach Hubena od Krzeszkowskiego Ryśka i bo najlepszy zakup, nie? Tak jest. Tych gołębi, nie? No i do dziś na te gołębie się sprawdzają. Coś tam mi wyjdzie nieraz z innych gołębi, tak jak z Polarskiego, tam syna mi fajnie teraz przekazuje, no fajnie jest już, nie? Ale cały trzon tutaj hodowli, no to są te Hubeny od Krzeszkowskiego. Tak najbardziej pan wyróżniał też, jak omawialiśmy sobie te gołębie i tak dalej, więc one największą rolę odgrywają. No jak jest 60% gołębi z tej, powiedzmy, linii, z tej rodziny, no to już naprawdę musiały po pierwsze nie ginąć w lotach, tak, żeby się utrzymywały. Po drugie, no ten wynik, który wylatały, no to jest fantastyczny, musiały też się dać z przodu. A tak jak pan powiedział, ceni pan upartość u gołębi, upartość, z tego, co zauważyłem. Jak ktoś tam się ma za eksperta do gołębi, to żadnego tam. Ja bym za eksperta do gołębi tego Krzeszkowskiego Ryśka tutaj jeszcze, co już wymawiam, może się nie pogniewa, że go często tutaj pobudzam i mówię. Nie? To jest gość, który się zna na gołębiach, no ale on też nie jest jakiś taki rozrzutny, że mądrościami szasta i tak dalej. Skromność, bo nikt gołębiowi nie popatrzy do głowy. To tak samo i jak piłkarzy się bierze. No dobra, jest fajnie linijny i tak dalej, mięsień ma, no ale czy będzie uparty? Nie wiadomo, tak samo jest z gołębiem. Tak jest. Czy ten gołąb będzie uparty? No piękna budowa, każdemu coś się podoba w ręce. Mi to się podoba, fajne gołębie, niewielkie w ręce. No ale nieraz kupiłem takiego, dałem dobre pieniądze, nic to nie wartało, nie przekazywało, tak? Tak, a najwięcej się sparzyłem na przykład na takich gołębiach, to powiem, no to może i wszyscy, bo jak się nieraz pytałem z tym, z tamtym rozmawiałem, to po Olimpijczykach. To jest największa wpadka akurat, bo się bierze, chyba że to nie było po Olimpijczyku, ktoś sprzedał, to tu jest... To tego nie wiadomo. To tego nie wiadomo, tak? Ale to, co ja mówiłem, to jeszcze w domu mi siedzieli, nie? Kiedyś ktoś powiedział ze starych hodowców, że w gnieździe to są dwa gołębie, no dwa gołębie są, bo zawsze są dwa przeważnie gołębie, nie? Jeden będzie jakiś lotnik, a drugi będzie rozpłodowiec, tak? A my wszyscy kupujemy z tego lotnika, no bo będzie jakimś tam Olimpijczykiem i tak dalej. Ale one nie przekazują genów, tak? Generalnie właśnie, jeśli chodzi o przekazywanie genów i tak dalej. Natomiast ja dochodzę do wniosku, że w gołębiach jest mało pewników, takich pewnych rzeczy. Nam się wiele rzeczy czasem
już wydaje, że tak jest. Mamy na przykład udany super lot. Tak. Za tydzień przygotowujemy gołębie tak samo. Jest klapa. Jest klapa. Jest tak, jak pan powiedział o tej skromności i tak dalej, gołębie uczą pokory, nie? Tak, pokora. Tu nie ma co cwaniakować, że się wygrą, że się to tam... Jo, nigdy się nie chwalę, że wygrą. Zobaczymy, co będzie po locie. Dokładnie. Uda się, przylecą i tak dalej, nie? Jeszcze opowiem taką jedną rzecz. Na wspólny gołębik dałem tam w góry, no to z rabki hodowca kupił gołębia mojego, no i cały gołębik praktycznie, ponad połowę gołębika zrobił z tego gołębia, no i chwali sobie, no bo jednak ten gołąb spisują się. Nie leciał na wspólnym dobrze, ale to był ten co przekazuje. Ten, co przekazuje, no właśnie. Tak, i tu jest całe takie, no jak się nie rozmawia z tym, z tamtym, no to właśnie to jest to, generalnie, nie? Generalnie w rozpłodzie, no to jak najwięcej tych cech rozpłodowych, żeby przekazywały, to jest pożądane, no bo tutaj jakby lotnik sam z siebie zrobił wynik i tak dalej, natomiast on może równie dobrze, jego dzieci mogą równie dobrze wszystkie ginąć, koło, można powiedzieć, no to, na paru kilometrów. No to u mnie już jest temat może do rozmowy i tak dalej, nie? Ja te 6 gołębi, co kupiłem, no to jeden zginął, 5 gołębi poszło do rozpłodu, ale one, bo to były samice nawet, tak się udało, tamten jeden chyba samiec był z 6, a 5 samic było w rozpłodzie, nie? Aha. Jako one, oryginały, nie przekazały mi genów na dzieci. Zaraz, nie? Dopiero ich dzieci. Dopiero ich dzieci. No właśnie. Dopiero ich dzieci, nie? Ale wypuszczałem, jak były w rozpłodzie, to wypuszczałem sobie z tych gołębi do rozpłodu. Dlatego jest w tym rozpłodzie tam te siwe, karpiate na przykład, co są, nie? To jest wszystko huben. Wszystko z tych gołębi. Tylko huben, nie? No właśnie. Ja w 2022 kupiłem chyba 8 gołębi od takich hodowców i tak dalej. Taki, no zobaczymy, co z tego będzie, nie? Tam jeden na młody się pokazał z bardzo dobrej strony, ale jak się za 2 lata nie pokaże, no to jeszcze przeparzę z raz, no i tamta jak się też nie pokażę, no to będą zlikwidowane. W każdym razie trzeba wyciągać szybko wnioski w hodowli. Szybko, bo tu nie ma czasu. Też człowiek się starzeje się przecież. Jak lecieć, to lecieć. Po co sprowadzać coś niepewnego, próbować szybko, tak. A bazować na tym, co jest sprawdzone, tak? Dokładnie. Ja mam z 5 par takich, na przykład nie chwaląc się, że no przekazuję. Jak nie z tą samicą, to. Ale przeważnie daję te lotniczki, nie? Albo te córki z tych starych, co wspomniałem, daję do tych samców. Zostawione do rozpłodu. Do rozpłodu. Mhm. I wiadomo, że wszystko nie będzie, nie leciało, tak? Ale jakby na 10 młodych gołębi leciało 5, no to jest rewelacja, tak? No, to już bardzo dobry. Bardzo dobrze. No. A trzeba się zadowolić, jak nieraz będzie jeden albo 2. No, przecież też trzeba się zadowolić, nie? Tak jest. No ale... ja jeszcze pokażę gołębnik, jak wygląda, i zadam panu takie pytanie. Niech się pan chwilę zastanowi, co panu sprawia największą przyjemność w hodowli gołębi? Chyba każdemu jednemu sprawia przyjemność, jak gołębie przylatują z lotu, nie? Jeszcze dobrze, jak przylatują z lotu. Mają formę, gołębia nie widać w powietrzu, tylko się słyszy ten świst. Jak tu koledzy nas przyjeżdżają na lot, gdzie te gołębie są? Gdzieś coś ich śwista, nie? No jest, siada, nie? On się rozwali o dach, nie? No bo tak ładują nieraz, nie? Nie? Ale ja przygotowuję gołębie nie na jakieś takie zabawę taką, że gołębie se tam leci sobie, bo se leci. Ja mówię otwarcie. Ja przygotowuję gołębie na... wyścig. Na wyścig po prostu. On musi być przygotowany perfekcyjnie. On ma zrobić wynik. Jeżeli mi nie zrobi wynik, no to ja po 6., 5. locie, na przykład 6. locie, on go nie ma. Niech zostanie mi 10 gołębi, ale te, co chcą latać, tak? Tak. I do tego ja mam gołębi, no 27 w tamtym roku i w tym roku jest 27 albo 28 dorosłych, tak? Od 2 lata w górę. Od 2 lata w górę. Są samice nawet 2, żeby ktoś nie myślał, że jakieś tam nie wiadomo, co się daje. Są samice 2 8-letnie nawet, co pójdą w tym roku. 16 roku. Tak. No ale one w tym roku też bardzo dobrze leciały, no i... Dawały radę jeszcze. Dawały radę, nie? Natomiast, czyli nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy, ograniczenia wieku gołębia, w którym już przeznaczę go pan do rozpłodu? Bo jak... lotniki swoje pan odkłada do rozpłodu, te najbardziej zasłużone. Ja, jeżeli bym nie miał pleców, nie miał rozpłodu z tych hołbenów, nie, bo 60%, nie, to ja na przykład tą samicę 14x14, jakbym miał... Już by została. To ona by została. A właśnie. Ona by już została. Nawet te 2 samice, co teraz na aukcję dam z tej samicy, one by też zostały, tak?
Chociaż ja tak chciałem zostawić. Generalnie one miały zostać, natomiast będzie możliwość. No ale namówił mnie Artur, no to jakże, no mam rozpłodzie rodziców i rodzice już są spożoni już no, razem, nie? Co mi dały te potomstwo. Ja tu też muszę z tego miejsca podziękować koledze Arturowi Jaworowi, no bo tak naprawdę to no. On nas tutaj można powiedzieć dogadał, tak jest. No przekonał mnie, żeby jednak nakręcić film, bo ja już jak miałem maraton, to też dzwonili, żeby film jakiś nakręcić, a ja nie chcę się tam afiszować gdzieś nie wiadomo czymś. Ja tam... Tak, a ja też chciałem, żeby hodowcy zobaczyli hodowlę pierwszego wicemistrza Polski w kategorii C. Domyślam się, że jest pan bardzo dumny ze swoich gołębi. No sporo przyjemności w tym roku sprawiły na pewno. Jestem zadowolony. Tak jest. Także jeszcze kończąc ten temat aukcji, bo powiedzieliśmy, że będą dwie te samiczki późne, czyli dzieci tej najlepszej samicy 14x14 tak. I najlepszej też z drużyny kategorii C. Natomiast z racji tego, że lotuje pan też samymi samicami, będziemy mieć dostępne też samczyki młode po sezonie lotowym. Tak, no i też samczyki wartościowe, no bo te samce, ja bym leciał samcami, to te samce by zostały, tak? No ale że ze względu lecę na samicami, no to te samce no do upłynienia pójdą, tak? Na aukcję. Tak jest. My, panie Janku, pokażemy sobie też teraz kilka z tych gołębi, które będą dostępne na aukcji. Dobra. Także tak jak wspominaliśmy, przechodzimy do zaprezentowania gołębi, które znajdą się na aukcji. My pokażemy tylko kilka z tych gołębi. Na początku pokażemy sobie dwie córki tej pana lotniczki. Zaczniemy sobie od numeru tej młodej samiczki. 20-26, tak jest. Pokażemy jego na wygląda. Czyli to jest dziecko tej ludziczki, co w C-klasie miała koeficjent 9,9. Tak jest, 9,09 i ona była najlepszą lotniczką oddziału. Tak. I okręgu. 14 konkursów na 14. No i piękna córka. Dokładnie, no tak, piękne. Obie jej córki super. Przepiękne. W ręce. Skrzydełko małe, niewielkie gołębie. To co się mi podoba, no ja ludziom nie wiem jak tam się będzie. Ale one będą super zbudowane, jedna i druga. Już mają fajne mięsie ułożone, nie? Tak. A to są młode gołębie, tak? Także tak wygląda pierwsza z córek tej samicy. Może nam się jeszcze pokaże. No obróć się. No dobra, już ją. O tutaj. I teraz sobie, panie Janku, pokażemy drugą. Także teraz zaprezentujemy drugą samiczkę. Ona jest o numerze 36-54. Tak jest. Ta będzie troszkę starsza, nie? Ta będzie starsza, bo to jest dwóch lęgów. Dwie samiczki są. A samczyki poszły już. No i przepięknie ułożona też jest. Skrzydło, w ogóle mięsie jest fantastyczne w tych gębi. Ona jest super zbudowana. Tamta i ta. No ale mam matka taka sama, nie? Tak. Matka i ta druga to jest z drużyny, co wynik zrobiła 24, no to też jest ta rodzina tych z Hołbenów, nie? Tak, czyli te dwie samice, które prezentowaliśmy, one są z tej rodziny. To jest rodzina. Też spokojne takie gołąbki. Ale tak jak mówiłem, to u mnie z tych Hołbenów to jest 60% w rozpłodzie gołębi. Co by nie wychować, to zawsze krew jest z tego, no ale to są wybitne gołębie. Tak jest, tak ona wygląda. Ja jeszcze raz przypomnę, córka najlepszej lotniczki sezonu 2023 okręgu Tarnów, oddziału Czchów, 14x14 konkursów, najlepsza samica w drużynie pierwszego wicemistrza Polski, pana Jana, wynik 9,09 tej samiczki. Także prezentujemy kolejnego gołębia, będzie to trzeci gołąb, którego prezentujemy. Samczyk, bo już przechodzimy do samczyków. Pozostałe gołębie to będą same samce. Bo sam, jest to gołąb o numerze. Sami lecę, tylko to. Bo sami bo lotuje, to tylko tak, samce są do pozbycia. 36,96. Tak jest. Ja może dodam tutaj, że ten gołąb był wybrany przez pana Artka. On go wskazał, żeby go pokazać, bo mu się bardzo, bardzo ten gołąb podobał i rzeczywiście w ręce super wygląda. Może trochę więcej na temat jego pochodzenia.
No ale on ma tutaj pochodzenie dobre, ma, bo jest z Hołbena, z lotniczki. O, lotniczka jest 90-53, no to wybita 16 roku też, nie? To jest babcia też, nie? Babcia. Później jest syn, też 16 roku, 85-23. To jest ten jest z Hołbenów. No i od Kostosza tu jest też 16 roku. Tu się mi tutaj gałąbka. Tak, dziadkowie wchodzą, nie? Dziadkowie wchodzą, tak. Czyli te Hołbeny były łączone na gołębie od księdza Kostorza. Tak. Co bym mnie wprowadził, no to jest dokładany mój gołąb. Do obcego gołębia mój zawsze gołąb jest dokładany. Tak jest. Pokażemy sobie go jeszcze. No mam też skrzydło, poduszka nośna, kurwa, gęsta, piękna jest, nie? Tak jest. Tak ten samczyk wygląda. My zaprezentujemy sobie jeszcze kolejnego, bo zaczyna nam znowu padać. Zaczyna, no. Także prezentujemy kolejnego samczyka z gołębi lotowych. Młody po programie lotowym 2023 o numerze. 3615. Tak jest. No ładny samczyk. Ułożony, mięsień. Piękny. Plecy, ogonek pięknie złożony. Pokażemy sobie skrzydło. No ale on jest z lotniczki, no i jest tutaj z linii, dziadek jest Hołben. Dziadek jest Hołben, tak jest. Matka tak, w ogóle tak. Jest lotniczka z 16 roku. Roku 798. Tak. Tu i mama, i babcia też super lotniczka z 14 roku. Tak samo. Już rozmawialiśmy sobie o nich. Tak ten samczyk się prezentuje. O, właśnie, może pokażemy jeszcze tutaj skrzydło, jak wygląda. Poduszka mocna, gęsta. A ojciec to jest samczyk z 18 roku. Właśnie z Hołbena, nie? Też. Ojciec to jest tak. Z Hołbena. Tak, z Hołbena. Tak, 11704. Tak jest. Także tak ten samczyk się prezentuje. My pokażemy jeszcze jednego. Także teraz zaprezentujemy sobie jeszcze jednego gołębia. Tak jak wspominaliśmy, na aukcji dostępne będą dwie późne samiczki oraz samce młode przelotowane. W zasadzie wszystkie z tych przelotowanych samczyków będziecie mogli zobaczyć zdjęcia, rodowody będą na stronie i tak dalej. Natomiast tego gołębia prezentujemy jako ostatniego. Zaczniemy sobie od jego numeru. 3691, tak jest. Dlaczego go też prezentujemy? Ponieważ jest to gołąb właśnie z tej linii, która czołowy rozpłodowiec z linii Hołben 304. Super rozpłodowiec, tu jest w rodowodzie spisany. Z tego gołębia no to jest bardzo dużo gołębi w rozpłodzie, no i lotników wybitnych u mnie, nie? Tak jest, czyli to jest jego dziadek. Tego gołębia, to jest dziadek do tego gołębia. Też widać, że gołąb taki spokojny, fajnie zbudowany. Pokażemy sobie jeszcze jego skrzydło. Tak jest, tak ten gołąb wygląda. Jeszcze sobie go pokażemy. No i plecy, ogonek złożony. Pięknie ułożony gołąb. Tak jest. I jeszcze jego głowę. Także tak jak wspominałem, zapraszamy do zapoznania się z tymi gołębiami, które są dostępne. Przyszliśmy sobie jeszcze tutaj, żeby zaprezentować te pojniki, bo jeśli ktoś będzie miał taką ochotę, to pan może wykonać taki pojnik dla kogoś zainteresowanego. Oczywiście. Także my pokażemy, jak to wygląda. Może chwilę pan omówi. No, problem z myszami, to co już przedtem mówiłem na filmiku, że problem z myszami będzie rozwiązany. Mysza już nie wejdzie, bo blacha jest, po blasze mysza nie da rady iść, nie? No i młody gołąb już uczy się przez kratki pić, to już w kabinie transportowej nie będzie miał takiego problemu, tak? Bo już będzie, już to widział, już to pił przez te kraty, także będzie, to jest duży plus. No i miska fajnie wyciąga się,
miska jest teflonowa. Czy umyć z tego, to jest taka, no podręczne to jest po prostu, tak? Tak, materiał generalnie super właśnie. No. Tym wymyśliłem, bo ja to mam w gębniku już 2 lata, to już wytestowane jest, tak? To przykręcam na środku, bo czasami samiec jakiś stanie, czy samica i nie wpuści drugiego, a tak to jest przedzielone. Samczyk ten, co wojuje, to tu, a druga się, samica czy samiec z tej strony podchodzi. Drugi zdąży się napić, tak? Tak jest. Bo nieraz jest takie, że stanie, no i pilnuje, nie dopuszcza, nie? Tak jest. I tutaj mamy to przykręcane jest... do ściany na śruby. To jest ścienne, tak. Tak jest. Na wkręty, jak widać tutaj. Także takie rozwiązanie... To jest wszystko ocynkowane, nierdzewne jest. Miska jest teflonowa, też nie zerdzewieje. To jest takie, na wieki można powiedzieć. Można powiedzieć, że same plusy, bo tak, mamy już gołębia, który wie, jak się w kabinie napić. Tak. Mniej więcej. Problem z myszami, tak jak pan powiedział, więc to pana skłoniło do tego, żeby coś takiego sobie wymyślić. I mysz teraz nie ma w gołębniku, bo jak mysza się nie ma gdzie napić, to ona już szuka innego terenu, tak? Tak. Czyli teraz jest spokój. Trutka zostaje. Trutka zostaje. To już trutka siedzi z 2 miesiące, czy tam 1,5 miesiąca, tak jak mówiłem, i trutka jest nieruszona. A dawniej non stop dokładam te saszetki, no bo zawsze gdzieś tam mysza weszła. Chociaż gołębi mu podniesiony do góry i tam wydawałoby się, że mysza nie ma dostępu, bo poblasza, ale gdzieś zawsze miejsce znajdzie, że się wystyrma do góry, no i jest w gołębniku, nie? Tak jest. Mamy jeszcze drugie rozwiązanie, panie no Janku. I mamy drugie rozwiązanie też. Aby ktoś chciał wolno stojący na przykład, z dwóch stron podchodzą gołębie i piją też, nie? Też fajne rozwiązanie jest. Zależy kto jaki gołębnik ma, nie? Na ścianę albo wolno stojące. To można do podłogi gdzieś tam, czy do czegoś przykręcić, żeby to się nie kiwało. Tak to jest zaprojektowane, tak zrobione jest. Tak jest. I tutaj to, tak jak pan mówił, na 2 razy. Z tej strony może. Z tej strony i z drugiej, strony. Można miskę na przykład wyciągnąć w ten sposób, wyczyścić i tak dalej, włożyć, a żeby nie lać przez kratki, można miskę uchylić trochę, nalewam wody, wsuwam. A jeszcze jak nie tak, to wywracam to do góry tak i mam wszystko na wierzchu już wtedy, nie? Super rozwiązanie. Wkładam miskę, przewracam tak, jest gotowe. Tak jest, ja jeden taki zabieram do domu na testowanie, także... Testować i... Zobaczymy, jak I opinię wystawić, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza. Dokładnie. No. Panie Janku, gratuluję sezonu 2023, gratuluję tytułu pierwszego wicemistrza Polski w kategorii C. Dziękuję bardzo. Dziękuję też za rozmowę dzisiejszą, że mogłem odwiedzić hodowlę, zobaczyć jak to u pana wygląda. No i przede wszystkim życzę w tym sezonie 2024, można powiedzieć, kolejnego udanego, dającego satysfakcję sezonu lotowego. No żeby to było, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Wszystkich hodowców pozdrawiamy, dziękujemy za oglądanie tego filmu. Może się komuś coś spodoba, może ktoś coś z tego dla siebie wyciągnie, jakieś tam wnioski i tak dalej. Tak jest, dobry lot. Dobry lot.